Witam Was nad Lizwarty. I to nieprzypadkowo z nad Lizwarty, bo to jest taki pretekst i początek jakby cyklu, nowego cyklu naszych programów, które chcemy tym odcinkiem zainaugurować. Ale o tym za chwilę. Na wstępie chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za subskrypcję, za te 10 tysięcy subskrypcji. Nie wiem, ile jest na dzień dzisiejszy, bo jakoś te 10 się skończyło. Nie wiem, czy oni to liczą setkami, dziesiątkami. Do tej pory było dziesiątkami, a jak teraz będzie, to nie wiem. W każdym razie bardzo serdecznie za to dziękuję. Czy to dużo, czy to mało? 2,5 roku działamy. Dla mnie to jest bardzo dużo. Jeszcze raz chylę czoła przed naszymi widzami. Tym bardziej, że jak wiecie, ja nigdy nie nawołuję jakieś tam łapki w górę, tam polubcie, nie polubcie, bo uważam, że subskrybujcie, bo uważam, że każdy ma wolną wolę i po prostu postępuje. Podoba się, chce, subskrybuje. I ja tak uważam i tak to będzie dalej. Także ja nie będę nawoływał do żadnych subskrypcji, ale za każdą jedną bardzo serdecznie Wam naprawdę z całego serca dziękuję. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, już niebawem, bo dzisiaj jest wtorek, a już w niedzielę, czyli 7 sierpnia, zapraszam Was bardzo serdecznie w imieniu organizatorów wydawnictwa Mir Czumet, programu Spotkałem Myśliwych, ale i też naszego przyjaciela profesora Norberta Strzygiola, do Niska na Festiwal Kultury Łowieckiej, który odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 14 w centrum Niska. To jest kolejna edycja tego festiwalu. Myśmy tam już kiedyś jeździli, to się nazywa, różne nazwy były, Hubertusy, ale teraz to jest festiwal. I tam będziemy mieli stoisko wydawnictwa Mir Czumet. Godzina 14, będzie też profesor, jak mówię, profesor Norbert Strzygiel ze swoim najnowszą książką Mój Bór, będzie podpisywał książkę. Tu od razu prezentuję moje buty, bo wpadłem do dziury, bo myślałem, że to jest normalna skarpa, to jest dziura wykopana przez bobry i tak wpadłem do tej dziury. A jeszcze wspomnę ten mostek, na którym siedzę. To jest mostek, który żeśmy zrobili lata temu z moim przyjacielem Januszem, żeby przejść, bo tu są dwa łowiska, które rozgradza ta Lizwarta. Także wracam do Niska, bardzo serdecznie Was zapraszam, spotkamy się, porozmawiamy. Oczywiście też już za chwilę, czyli 26 w piątek rozpoczynamy, 26 sierpnia rozpoczynamy czwarte bieszczadzkie spotkanie łowieckie, na które też oczywiście cały czas zapraszałem i jeszcze cały czas zapraszam. Gości mamy bardzo dużo, bo z tego co wiem, na dzień dzisiejszy jest nas chyba już przeszło 200 osób. Z tego się też niezmiernie cieszę. Rozpoczynamy w piątek i już moi przyjaciele, drodzy widzowie, koleżanki, koledzy, na stronie wydawnictwa Mir Czumet jest umieszczony program tego spotkania i oczywiście każdy z Was, każda z osób, które będzie przyjeżdżała i meldowała się, otrzyma takie zaproszenie, jak to zawsze my robimy, do ręki. Także tam jest wszystko dokładnie rozpisane, co, gdzie i kiedy. I tutaj wracam do tej naszej idei programu. Programu, który jakby się tutaj rodzi nad tą Lizwartą, taką wąziutką, a przerodzi się, myślę, w program trochę większy, nad tą dużą Lizwartą, gdzie za chwilę się przeniosę i porozmawiamy z Marcinem i zaproszę Was na pierwszy odcinek z takiego naszego nowego cyklu zatytułowanego Łowiectwo bez tajemnic. Będzie to na takiej samej zasadzie, jak robimy program z naszym kolegą mecenasem Miłoszem. Tam też jest to jakby w ramach, oczywiście Spotkałem Myśliwych, jest osobny cykl z adwokatem czy z prawnikiem przy kawie. Tu będzie to się nazywało, ten program będzie się nazywał Łowiectwo bez tajemnic i tak on będzie prowadzony. Do tego osobą prowadzącą ten program będzie nie kto inny, tylko sam Zdzisiu Korzekwa, którego znacie z naszych programów. Kucharz, instruktor strzelecki, nie tylko kolekcjoner. Posiadasz jednej z największych chyba w Polsce kolekcji myśliwskiej, tak mówię ogólnie. Ma wiele zainteresowań, pasji, w tym oczywiście olbrzymią pasją jego jest kuchnia myśliwska, z czym mogliśmy się już zapoznać. I Zdzisiu będzie jakby taką główną postacią tego programu. Założenie jest takie, żebyśmy zaczęli, czyli Łowiectwo bez tajemnic, zaczniemy od towarzyszenia stażyście, czy stażystom od początku ich drogi łowieckiej. Postaramy się to pokazywać, poszczególne etapy, jak zostać myśliwym. Oczywiście ja wiem, że są takie programy i to nie ma żadnego znaczenia. Każdy robi program jak uważa i każdy ma jakąś inną wizję. My mamy jakąś swoją wizję i tą wizję będziemy chcieli pokazywać. I tutaj robię takie zastrzeżenie. Ten program, ta część jakby programów w ramach programu Spotkałem Myśliwych, czyli ten tam nowy cykl zatytułowany Łowiectwo bez tajemnic,
będzie powstawał przy współpracy z Marcinem Kurzykiem, właścicielem sklepu Tanie Polowanie, które na pewno wszyscy znacie. Tą firmę i może Marcina większość też, ponieważ niejednokrotnie występował w naszych programach, w tej części kulinarnej, jak żeśmy tam coś gotowali, pichcili. Marcin jest oczywiście myśliwym i tutaj ja będę współpracował z Marcinem przy tworzeniu tych odcinków tego cyklu. I tego nie ukrywam, te materiały będą w jakiś sposób sponsorowane, bo też nie okłamujmy się, ja nie mam dostępu do sprzętu, ja nie mam takich możliwości, żeby móc pokazywać takie szerokie spektrum. A współpracując z osobą taką jak Marcin, który ma możliwości, ma dostęp do wielu przedmiotów związanych z łowiectwem, no więc ta współpraca będzie się układała, myślę, dla mnie będzie o wiele łatwiej. Z tym, że ja też zrobiłem takie zastrzeżenie, ponieważ kiedyś mówiłem i powtarzam to, że w programach Spotkałem Myśliwych nie ma reklam i nie będzie. I dlatego ten cykl, programy Spotkałem Myśliwych, to są programy, które powstają od 2,5 roku bez reklam. Czasami coś zareklamuję, w sensie zaproszę, tak jak ostatnio zapraszałem do Piotra Jelunkiewicza, żebyście odwiedzili ciekawe miejsca. Oczywiście tak, ale ten cykl programów Łowiectwo bez tajemnic, będzie przy współpracy ze sklepem Tanie Polowanie. Też mówię o tym otwarcie, żebym nie miał takiego zarzutu, że mówiłem, a jednak, a termowizja, a noktowizja. Owszem, ja jestem w dalszym ciągu jakby przeciwnikiem tego wszystkiego, ale postępu nie unikniemy. Postępu nie unikniemy, czas biegnie, więc też jest pora, żeby się z tym oswoić. I żeby opowiedzieć o tym sprzęcie, ale o tym sprzęcie w takim, żebyśmy zrozumieli, że możemy go używać w sposób racjonalny, a nie po to, żeby się nachapać, żeby nastrzelać nie wiadomo ile dzików i do tego jeszcze, nie daj Boże, byki w nocy, tylko żebyśmy to używali racjonalnie, bo jeszcze raz powtarzam, tematu nie unikniemy. Nie będzie żadnego walenia po oczach reklamami, nie będzie żadnych olbrzymich napisów, postaramy się to zrobić dyskretnie, żeby nikogo to nie drażniło, ale żeby się można było wiele dowiedzieć. Więc jeżeli nasi szanowni widzowie na przykład nie zaakceptujecie tego cyklu, no to po jakimś czasie ten cykl śmiercią naturalną umrze, a myślę, że program Spotkałem Myśliwych, że się nie odwrócicie od programu Spotkałem Myśliwych i ten program będziemy ciągnąć dalej. Ale sądzę, że znając po prostu naszych przyjaciół i Zdzisiaka Rzekwę, i Marcina, i pozostałych kolegów, myślę, że damy radę. Damy radę stworzyć program, który połączy wiedzę, pasję, no i z którego się będzie można wiele dowiedzieć i nauczyć. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. Inaugurujemy nowy cykl w ramach programu Spotkałem Myśliwych. Cykl zatytułowany Łowiectwo bez tajemnic i tak się postaramy ten program prowadzić. Daszbur, a teraz Was jeszcze zapraszam na koniec na Lizwarty, tą już szeroką, 20-metrową. Włowiska Marcina, włowiska naszego przyjaciela Zdzisiaka Rzekwy, a poza tym okazało się, po zmianach teraz granic, że my graniczymy, bo mamy tam obwód drugi, koło nich i koło Dąbrowa Koszęcin graniczy z kołem Rogacz Kleśniska, więc jesteśmy sąsiadami, a do moich przyjaciół, do kolegów to jest rzut beretem, także to jest kolejny argument, żeby współpracować. Też tak bardzo fajnie się złożyło, że umawiając się ze Zdzisiem i tym Marcinem na spotkanie, okazało się, że u Zdzicha goszczą myśliwi z Czech. Także miałem wspaniałą okazję porozmawiać z nimi, oni sami opowiedzą o swoich łowiskach i posłuchacie, jak chcą przestrzec polskich myśliwych, żeby nie robić tego, co oni zrobili. Ale to się dowiecie już z samego spotkania z nimi i być może wkrótce wybierzemy się do nich na polowanie. Ja też niedługo wybieram się na Słowację, bo chciałbym pokazać inne łowiska, inne podejście do łowiectwa w innych krajach. Może się to uda, zobaczymy jak to wszystko wyniknie. Ale to jest taka też bardzo fajna okazja właśnie, żeby porozmawiać z myśliwymi z zagranicy, chociaż nieodległej. To co, grocisko, ruszamy, czapeczka na głowę. Z tego mostku się muszę jakoś wydostać, no oczywiście już drugi raz padłem do tej samej dziury. Tak to jest. Lornetkę wziąłem, żeby pooglądać, co się będzie działo. Łąki pokoszone. Wczoraj się wybrałem za posiedzieć na dzika, bo jeszcze oczywiście mnóstwo zbóż nieskoszonych. No ale niestety taka burza przyszła, tak zaczęło, takie błyskawice, że uciekałem z ambony jak najszybciej.
bo bohaterstwo bohaterstwem, ale przed burzą jeszcze w otwartym polu nie ma szans. Także teraz grocisko ruszamy, bo on tu się niecierpliwi, bo ja się muszę stąd wydostać. Dasz bur, koledzy, jesteśmy dzisiaj u mnie, czyli w leśniczówce Leśnictwa Wapiennik i mam zaszczyt gościć kolegów myśliwych z trzech. Bardzo ciekawi koledzy, bardzo ciekawi myśliwi, bo tak, po prawej siedzi Franciszek Frola, który jest członkiem Zakonu Świętego Huberta z siedzibą w Kuksie. Bardzo ciekawa tradycja, historia Zakonu Świętego Huberta. Tak pokrótce tylko powiem, że w 1625 roku założył go Franciszek Antoni Hrabia Szpork. Potem działał przez kilkaset lat, można powiedzieć. Dwóch naszych polskich króli było członkami tego zakonu. Zakon był reaktywowany w 1992 roku i działa do dzisiaj. Mamy także oddział tego zakonu we Wrocławiu, gdzie nasz kolega Roman Rybak jest jak gdyby szefem tego, konturem tego działu w Polsce. Po mojej lewej stronie kolega Kamil Rit, który jest wiceprezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Myśliwych Pogranicza. Do tego stowarzyszenia należą myśliwi z Czech i myśliwi z Polski. Jak sama nazwa wskazuje na pogranicza, czyli ta, no można powiedzieć, niedaleko granicy polskiej Czesi, a niedaleko czeskiej Polacy, prawda? Też bardzo ciekawe stowarzyszenie, bardzo dobrze zorganizowane z uwagi na to, że często się spotykają polowania na niwie kultury i tak dalej, prawda? Chciałbym też tutaj powiedzieć, że koledzy są członkami Polskiego Związku Łowieckiego, my się znamy już 20 lat. Tak? Brakuje tutaj tylko Milana Hermana, którego poznałem najwcześniej, bo w latach 90. na jakiejś imprezie w Oleśnicy. I od tego się zaczęła nasza znajomość i przyjaźń. No, koledzy pozdawali egzaminy, są członkami Polskiego Związku Łowieckiego i co roku przyjeżdżają tutaj do nas, do naszego łowiska, na rogacze. Tak do dwóch razy w roku się spotykamy, prawda? A trzeci raz spotykamy się zawsze na uroczystości zakonu w Kuksie, gdzie ta uroczystość, no praktycznie impreza dwudniowa, gdzie w tych uroczystościach bierze kilka, nawet kilkanaście tysięcy ludzi. Coś przepięknego, także ja namawiam i na pewno koledzy też coś powiedzą na ten temat. No tak się składa, że no, jak są w Polsce, no to trochę po polsku umiał mówić, prawda? I tutaj poproszę Franciszka, żeby zaprezentował zakon i opowiedział też o tej imprezie, bo o łowiectwie w Czechach powiemy potem. Tak. Żeby wystraszyć naszych polskich myśliwych, żeby nie robić tego, co byście zrobili w Czechach. Tak. No. Masz rację, tak jest. No a teď budu hovořit v českém jazyce. Děkuji mnohokrát za velmi pěkné slova tady od přítele Ždicha. Takže povím pár slov o našem řádu svatého Huberta. Jak už bylo vzpomenuté, založilo František Antoni Hrabě Špork v Lise nad Labem. Po jeho smrti v podstatě ten řád upadl do latence. Až byly tady dva pokusy ho oživit, ale přišlo to v době, kdy to nebylo pro český národ a pro historii zrovna dobré období. Jedno bylo před Heidrichiadou, před obsazením Německem v 38. roce a druhé za těžké totality, kdy v roce 1978 pouze přečetli někteří myslivci deklaraci prohlášení před hrobkou Františka Antonína Hraběte Šporka o založení tohoto řádu nové, ale nemohl pracovat. Až teprve změnou systému, režimu v roce 1992 byl oficiálně založen a začal pracovat. A takže jsou jeho členy myslivci z Čech, Moravy, Slezska, Polska, Slovenska, máme členy i v Německu a v podstatě v tomto řádu mohou být jak muži, tak ženy.
jsou dvě podmínky členství v tomto řádu. A to je být křesťanem a složit mysliveckou zkoušku a vykonávat právo myslivosti víc jak 10 let. Čili, aby zůstal členkem zákonu, musí být chřesťaninem i být myšlivým právě. Tak jest, tak jest. A tak tylko nadmienię, že tutaj kolega Franciszek ma oznakę zakonu świętego Huberta, gdzie oni z tym się nie rozstają, będąc nawet na takim polowaniu jak dzisiaj. Bo tak. Za kwadrans wyjeżdżamy w łowisko, no i tym się szczycą, tak. Że przy każdej bytności w łowisku, na jakiejś imprezie łowieckiej, zawsze mają swoje insygnia zakonne. Poproszę kolegę Kamila, żeby coś powiedział na temat Stowarzyszenia Myśliwych Pogranicza, gdzie jest wiceprezesem. Z tym, że koledzy, tutaj Franciszek mówił bardziej po czesku, Kamil mówi mniej po polsku, bardziej po czesku. Po czesku. Z tym, że powiem to tak. Kiedy wieczorem siedzimy i wypijemy tą czeską whisky, czyli starą myśliwiecką, no to my się rozumiemy bez, prawda? To jest bez tłumaczenia. Ale zresztą po tylu latach to wiadomo, nie? Także proszę tutaj Kamila o... Takže Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí vzniklo z popudu českých a polských myslivců. Měli snahu poznat se navzájem, svý zvyky, obyčeje, způsoby lovu, kulturu. A víceméně tahle ta touha začala v roce 2001, kdy prakticky bylo sdružení založené. V loňském roce jsme oslavili 20 let sdružení, vydali jsme kroniku. Jo, ta kronika to je velice pěkná publikace. A co k tomu říct dál? František se nepředstavil, ale František je zároveň člen Mezinárodního sdružení. Je to jeden ze zakládajících členů. Já jsem do sdružení přišel po jeho založení asi po 3 letech. Jo? Čili František je jedním z těch lidí, kteří se scházeli na těch prvních schůzkách a hovořili o vlastním založení sdružení. Nemáme žádné pevné místo, scházíme se na české straně i na polské, ve Vroclaví, kolem Hradce Králové, v příhraničí. Prostě pořádáme společně kulturní akce, pořádáme společně i nějaké lovecké akce. Je tam prostě snaha poznat se co nejvíc a posláním toho mezinárodního sdružení rovněž je i navázat kontakty jak na české straně Poláků, tak na polské straně Čechům. A i to, že my jsme dneska tady, tak to je prakticky i důsledek toho mezinárodního sdružení, ano. Že jsme na společných akcích se navzájem poznali. A jsem tomu skutečně rád, protože Ždich je velice upřímnej, hodnej, přímej člověk a my jsem s Františkem a i s Milanem hrozně rádi jezdíme. Je tady pěkná, krásná krajina, výborný loviště, hodný lidi, takže my se tady ulovíme i nějakého semečka, hlavně si popovídáme, jo, a pospomínáme, takže to vlastně je tak nějak to důležité, co asi k tomu se dá říct. No jedným slovem, čujete se jak u sebe v domu. Tak je. I tak máte se čuť. Je to pro nás takové, když jedeme za Ždichem, tak my to bereme jako svátek. Ano. Já bych jenom kolegu Kamila doplnil v tom, že my můžeme ještě zprostředkovat pro polské myslivce to, co už není pro ně možné v Polsce, a to je třeba lov na zajíce. Nebo takový prožít lov na káčky, tedy na kachny. Nebo v bažantnici na bažanty. No já už měl okazie polovat u vás na bažanty. No, fantastyczne polowania. Tak. Fantastyczne towarzystwo. Z tym, że koledzy, to co powiedziałem wcześniej, że jak rozmawiamy na temat łowiectwa, no bo o czym mamy rozmawiać, prawda? Tak. To jest nasz poleczny temat. To powiem tak, że koledzy z Czech zazdroszczą nam, nie mówię zazdroszczają, bo to cytat z filmu Sami Swoi, prawda? Ale zazdroszczą nam tego łowiectwa, który jeszcze u nas jest, w tej formie, jaka do tej pory istnieje. I to, co wyście zrobili u siebie, taka. Gdzie zaczęło się od prywatyzacji lasów, gdzie można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy jest gdzieś około 20 form własności lasów. A co za tym idzie? Są problemy z łowiskami, z przetargami, z granicami tych łowisk. Łowiska są malutkie, bo najmniejsze łowisko ich u was ile ma? 500 hektarów.
No to 500 hektarów, moi drodzy, no jak można mówić o hodowli jelenia, jeśli jeleń te 500 hektarów w ciągu tam paru minut przeskoczy, tak, prawda? Tak, tak. A są tendencje, tu wymiaru jeszcze zniżyć na 200 hektarów. No to co można hodować na 200 hektarach? Nic. Gęsi. No ale no to już to był żart oczywiście. Ale nie można mówić o prawidłowej gospodarce łowieckiej, hodowli dzikiej zwierzyny na 200 hektarach, nawet 500, prawda? To jest tragedia. I koledzy, to jest taki apel, nie możemy do tego, w ogóle my możemy na to pozwolić, żeby do czegoś takiego doszło. Doszło w Polsce. Bo w przyszłym roku mamy stulecie Polskiego Związku Łowieckiego, prawda? Nasi wielcy, działacze łowieccy, przez lata dążyli do tego, żeby te stowarzyszenia, związki, koła, kółka, bo jeszcze kółka były wtedy, żeby to wszystko ujednolicić, złączyć w jedno. Powstał Polski Związek Łowiecki. I jeśli w tej chwili doszłoby do tego, że ten związek się rozleci, koledzy, nikt tego już do kupy nie poskłada. Tak. Waruj przed tym, aby w tomu w Polsku doszło. My zawidzimy Polakom to, że mají průměrnou výměru honitby 3,5 tisíce hektarů a že to lovectví a myslivost je taková, jaká je. Protože v Česku skutečně je mnoho zájmů, mnoho lobbystických skupin a dalších, který mezi sebou bojují a různě se přetahují a tak, jak bylo vzpomenuto, je tady množství vlastnictví, které potom vyvolává pro výkon práva myslivosti tyto problémy. To co nasi czescy przyjaciele już się wybierają na polowanie. Tak. A pokażcie, z czego polujecie, jaką broń macie. Tak. U mnie jest broń 7x57 ZKK 600, výrobce zbrojovka Brno z roku 1979. A luneta? Luneta jest 6x Carl Zeiss 1. Jeszcze kolega teraz pokaże też. Já mám zbraň CZ Uherský Brod, CZ 550, Vráži 30.06 Springfield, luneta, puškohled je Meopta, 3-12x50. Ale też broń już trochę przeżyła, bo widać, że już... No ta zbraň je asi 20 roku stará. No, tak. Je to velice dobrá, přesná zbraň. České zbraně obecně jsou velice dobré zbraně. To co panowie, Dashbur życzę i na ambonę, na koziołka. A może jakiś dzik się trafi gdzieś. Jest możliwe. Lowu dzik. Dashbur, przede wszystkim witamy się oficjalnie przed kamerą. Gdzie my jesteśmy, jakie to miejsce? Od tego zaczniemy. Jesteśmy nad rzeką Lizwartą, polujemy w kole Rogacz Kleśniska, czyli u Zdzisława Korzekwy. A ja dodam, że nieraz pokazywałem, u mnie Lizwarta jest taka. U nas Lizwarta jest piękną, szeroką, w miejscami głęboką rzeką. Wybraliśmy się na polowanie na kozła, ale to jest też taki pretekst, dlatego że od dłuższego czasu już wspólnie z Marcinem planowaliśmy taki cykl programów jakby innych. Oczywiście w ramach programu Spotkałem Myśliwych, ale w tym cyklu chcemy zawrzeć praktycznie wszystko od A do Z. Jak zostać myśliwym? Chcemy poruszać tematy możliwie jak najbardziej szerokie. I tutaj Marcin też powie, jak ty to widzisz. Co chciałbyś, żeby w tym programie się pokazało? Przede wszystkim chciałbym, żeby był to program edukacyjny. Edukacyjny, ale nie dla tych tylko, którzy chcą wstąpić do Polskiego Związku Łowieckiego, chcą zacząć polować, ale edukacyjny dla każdego widza. Dla starszych myśliwych, dla myśliwych z wieloletnim stażem. Chciałbym, żeby ten przekaz był możliwie uniwersalny. Ale również, żeby był taką kwintesencją treści, wiedzy dla nowo wstępujących. I do tego całego projektu brakowało nam tylko jeszcze w zasadzie jednego elementu nowo wstępującego. Stażystę. Stażystę, kandydata. Różnie można tutaj nazwać człowieka, który chce zostać myśliwym. Aktualnie mamy dwie takie osoby, które idealnie wpisują się w profil i te osoby będą również współuczestniczyły w prowadzeniu, w tworzeniu tego kanału. Będziemy pokazywać wyniki nauki, będziemy edukować, uczyć i sprawdzać. Także zaczynamy. Zapraszamy na ten nowy cykl. Powiedzmy, że tak jak powiedziałem na początku, łowiectwo bez tajemnic.
No i dzisiaj my jesteśmy na polowaniu. Ruszamy, może uda się upolować jakiegoś kozła, może Patryk coś upoluje, może koledzy z Czech coś upolują. Wspólnymi siłami postaramy się rozpocząć tą serię możliwie dobrze. Ogromne emocje. Mieliśmy dwa rogacze, ruja w pełni. Jeden młody rogacz, takiego dokładnie jakiego szukaliśmy. Pierwsze poroże. Niestety był zbyt szybki. Drugi rogacz. Zaraz dokładnie ocenimy wiek i formę poroża. Na pewno selekcyjny. Ostrzał prawidłowy. Słyszeliśmy, zwierz się położył, dostał. Strzał był celny. Idziemy obejrzeć. Strzelam z Blazera R8. W sezonie na zwierzynę grubą zakładam lufę 300 Winchester Magnum. W tej chwili używam lufy 30-06. Optyka dzienna Swarovski Z6i drugiej generacji. Amunicja lekka, 8-gramowa Sako Gamehead. Uważam, że jest to doskonała amunicja do strzału na dalekie dystanse. Dla mnie jednostka robocza. Plastik, guma, chwyt pistoletowy, bardzo wygodny przy podchodzie, bardzo wygodny przy składzie, możemy sobie praktycznie jedną ręką w pełni tą jednostką operować. Szukamy farby ze strzału. Chyba widzę. Dokładnie zapamiętałem miejsce strzału. Tak. Ale jest kropelka. Mamy tutaj farbę. Farba jest na pierwszy rzut oka płucna, jasna. Widać w niej pęcherzyki powietrza. Możemy podejrzewać, że dostał prawdopodobnie na płuca. Na pewno zwierz odszedł kilkanaście metrów, dlatego że słyszałem, jak zgasł. Poza tym patrzyłem w termowizorze, żeby mieć punkt odniesienia, w którą stronę szukać. Bardzo szybko nam się ściemniło. Cały czas idziemy po farbie. Nie ma tej farby dużo. Na zestrzale było bardzo dużo farby. Jednakże jest ona widoczna. Jest kozioł. Teraz ocenimy strzał. Czekajcie. No jest kozioł. Jest kozioł. Mamy strzał sytuacyjny na dukcie. Późna komora, ale komora. Podejrzewam, że z drugiej strony coś się wydarzyło, bo w normalnym wypadku powinien zostać na miejscu. Spójrzmy. I teraz już wszystko jasne. Mamy strzał lekko na kulawę sztych. Z tej strony kula idealnie wyszła. Komorowo, załopatkowo, łopatka cała. Prawdopodobnie serduszko potrzaskane. Ale reagował na bab. Reagował na wap. Właściwie przyszedł na wap. Podejmował walkę z drugim kozłem. To jest dokładnie taki kozioł, którego dzisiaj szukaliśmy do celów dydaktycznych. Kozioł selekcyjny. Zakładaliśmy sobie upolowanie kozła. Jest kozioł upolowany. Został znaleziony. Kolego Marcinie dasz bur. Pieczęć. Ostatni kręg oczywiście ze zboża, tam gdzie bytował. I ja już tak wiele razy miałem. Ja sam rzadko strzelam, ale stosunkowo często złomy wręczą. Także Marcin, dasz ci bur. Dziękuję bardzo. Dasz bur. Teraz się spieszymy, dlatego że było takie założenie, żeby upolować kozła, odbić łeb, wypatroszyć, odbić łeb. Chcemy to wszystko pokazać i tutaj zaznaczamy od razu, że u was jest chłodnia, jest waga. Tak, jest chłodnia, jest waga. Jest kozioł będzie wzięty na własny użytek, także wszystkie formalności zostaną zachowane. Tak, jedyną rzeczą to, że musimy się pospieszyć, żeby jak najszybciej to zrobić. Jeszcze raz, Marcin, dasz, ruszamy. Koledzy, dotarł do nas kozioł z polowania, którego strzelił Marcin, gdzie był wraz, na polowaniu wraz z kolegą redaktorem Tadeuszem. W tej chwili co tu mamy? Mamy rogacza niepatroszony, dlatego że był strzelony niedaleko
osady. No tu jeszcze mamy ostatnie jeszcze jakieś tam firanki, ładnie już wytarty. No myśl przepisów będzie to widłak, nawet szóstak nieregularny, musimy to zmierzyć dokładnie. Tak to wygląda. I zrobimy sobie takie doświadczenie. Ile waży rogacz cały? Gdyż Marcin bierze go na użytek własny.